Rolety zewnętrzne są najskuteczniejszą osłoną okien. Prawidłowo użytkowane z powodzeniem konkurują z urządzeniami klimatyzacyjnymi. Coraz popularniejsze staje się też wykorzystywanie do obsługi rolet sterowań automatycznych. Roleta zewnętrzna to urządzenie oparte na zasadzie nawijania ruchomo połączonych elementów na wałek nawojowy. W zależności od sposobu wykonania i miejsca zamontowania wyróżniamy rolety zewnętrzne okienne oraz garażowe, zwane bramami rolowanymi. Rolety zewnętrzne stosowane są po to, żeby chronić wnętrze przed utratą ciepła, promieniowaniem słonecznym i hałasem. Poza tym zabezpieczają przed włamaniem. Kolejna, niebagatelna zaleta rolet to zapewnienie komfortu i odpowiedniej prywatności w Państwa domu. Rolety mogą być wykonane i zamontowane w kilku wariantach. Pierwszy i najprostszy sposób montażu to rolety montowane bezpośrednio na murze lub oknie. Jest to tak zwany system tradycyjny. Kolejnym sposobem montażu rolet jest rozwiązanie o nazwie SKN – system skrzynek nadprożowych. Jest to rozwiązanie stosowane w trakcie budowy, a elementy systemu muszą być ujęte w dokumentacji projektowej. Ostatni sposób montażu to roleta w systemie Integro. Jest to najbardziej popularny i dający najwięcej możliwości adaptacyjnych system roletowy, pozwalający na ukrycie konstrukcji rolety bez istotnych zmian konstrukcyjnych. Kiedy rolety są opuszczone, pomiędzy szybą a pancerzem rolety tworzy się rodzaj poduszki powietrznej. Nieruchome powietrze staje się doskonałym izolatorem chroniącym pomieszczenie przed utratą ciepła. Tak dzieje się w warunkach zimowych. Latem pancerz rolety chroni nas przed promieniami słonecznymi i razem z poduszką powietrzną nie pozwala ciepłu przenikać do wnętrza budynku. W wersji antywłamaniowej stosowane są specjalne wzmocnione profile aluminiowe lub stalowe oraz inna od standardowej technika montażu. Rolety zewnętrzne składają się z trzech podstawowych elementów. Skrzynki z rurą nawojową, pancerza zbudowanego z połączonych ze sobą profili zakończonych listwą dolną, pionowych prowadnic. Rolety w systemie tradycyjnym. System tradycyjny jest przeznaczony do montażu na istniejących, przeważnie wykończonych budynkach. Roleta zwijana jest do skrzynki aluminiowej umieszczonej na ścianie lub na ościeżnicy okna. Skrzynka stanowi wówczas element dekoracyjny i jest dopasowana do wyglądu budynku. Skrzynki rolet mają kształt prostokątny lub owalny. Wykonywane są z aluminium pokrywanego lakierem proszkowym. Z tego samego materiału zbudowane są profile rolety stanowiące jej pancerz. W zależności od wysokości otworu okiennego i wysokości profilu pancerza do produkcji rolet używa się skrzynek o wielkości uzależnionej od wysokości rolety. Wartości te wahają się pomiędzy 125 mm a 205 mm. Roletami steruje się ręcznie, taśmą lub linką oraz za pośrednictwem korby. Obecnie rolety najczęściej są obsługiwane za pomocą silnika elektrycznego. Istnieje też możliwość zastosowania automatycznych czujników zmierzchu, sterowań czasowych lub układów zintegrowanych z automatyką całego domu. Przy wyborze systemu tradycyjnego muszą Państwo pamiętać, że cała obudowa rolety będzie widoczna, a w niektórych przypadkach montażu skrzynka może nieznacznie zachodzić na szybę. Rolety nadprożowe typ SKN. Roleta nadprożowa typu SKN ma skrzynki w kształcie odwróconej litery U. Skrzynki te, zbudowane ze styropianu, są zbrojone w górnej części drutem stalowym. Pancerz, prowadnice i dolna listwa wykonane są z aluminium. Wielkość produkowanych skrzynek jest następująca: 240x250, 300x290 i 360x290 mm. Aby zamontować rolety typu SKN, należy w czasie budowy budynku podnieść poziom nadproży o wysokość skrzynki wynoszącą 250 lub 290 mm. Dla zapewnienia możliwości kontroli i konserwacji, skrzynka od strony wewnętrznej w górnej części otworu okiennego ma klapę rewizyjną. W tym systemie wał rolety zamontowany jest nad oknem, a prowadnice o specjalnie zmniejszonych wymiarach mocowane są bezpośrednio do ramy okna. System ten świetnie sprawdził się w wielu krajach i w efekcie finalnym stanowi jedno z najładniejszych rozwiązań. Należy jednak pamiętać, aby decyzja o roletach w systemie SKN zapadła już na etapie projektu, a najpóźniej przed zasklepieniem otworów okiennych. Rolety podtynkowe. Jeśli podjęli Państwo decyzję o montażu rolet zbyt późno lub kierowali się innymi przesłankami i system SKN nie może być zastosowany, doskonałym rozwiązaniem jest system rolet podtynkowych Integro.
Dziś to najczęściej stosowane rozwiązanie ze względu na wszechstronność i relatywnie niską cenę. Można go zastosować w nowo powstających obiektach i uwzględnić niewielkie zmiany w projekcie. Również świetnie nadaje się do montażu w istniejących budynkach po dokonaniu niezbędnych zmian w obrębie nadproża. Dzięki temu zapewnia optymalne rozwiązanie projektantom i budowniczym, a Państwa nie naraża na zbędne koszty. Skrzynka roletowa ukryta jest pod warstwą elewacji i w końcowym efekcie pozostaje niewidoczna. Na zewnątrz pozostaje jedynie element rewizyjny, który można dopasować do kolorystyki okien lub elewacji. Prowadnice rolety mocuje się do okna. Są dostępne w większości spotykanych oklein drewnopodobnych, co pozwala na idealne dopasowanie kolorystyczne do okna. Elementy podtynkowe rolety nie ingerują w konstrukcję stolarki, więc nie naruszają bilansu energetycznego budynku. Skrzynki roletowe Integro są produkowane w rozmiarach 137, 165, 180, 205 mm w kształcie kwadratu i są zależne od wysokości okna. Wielkość tę należy uwzględnić podczas montowania nadproży i dobrać tak, aby skrzynka całkowicie schowała się pod warstwą elewacji. Dokładne wytyczne konstrukcyjne otrzymają Państwo od naszego działu technicznego. Dzięki zastosowaniu rolet naszej firmy w wersji Integro otrzymają Państwo produkt o wysokim standardzie, w niewidocznej obudowie i możliwy do instalacji niemal w każdym przypadku. Serwis rolet odbywa się na zewnątrz budynku bez potrzeby ingerencji w wykończone, czyste wnętrze. Zapraszamy do współpracy.